Grazie. Onorevole Lisek, 1:30. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze, koleżanki i koledzy. Jest takie powiedzenie w Polsce, że kijem Wisły, czyli naszej największej rzeki, się nie zawróci. Dzisiaj musimy powiedzieć jasno, bezzałogowe statki powietrzne, które potocznie nazywamy dronami, są już w powszechnym użyciu. Są w powszechnym użyciu przez 80 państw na świecie. Oczywiście większość tych państw nie używa tych dronów do celów militarnych, wojskowych, a raczej do celów cywilnych. Drony pomagają ochraniać granice, pomagają w akcjach ratunkowych na morzu i możemy sobie wyliczać jeszcze, możemy sobie wyobrazić wiele zastosowań tych bezzałogowych pojazdów, które będą coraz powszechniejsze. Dronów do celów wojskowych używa mniej więcej 1/4 tych państw, ale tak naprawdę tylko 3. To znaczy Stany Zjednoczone, Izrael i Wielka Brytania w praktyce. I oczywiście ten aspekt używania dronów, i tutaj nasza grupa polityczna jest również za tym, musi być uregulowany prawem międzynarodowym. Na dzisiaj takich uregulowań nie ma i sytuację tą musimy jak najszybciej zmienić. Natomiast co do argumentu używanego przez kilkoro z państwa, że w atakach dronów giną cywile, to oczywiście rzecz straszna i każdy taki fakt jest godny potępienia, ale chciałem powiedzieć, że przy użyciu broni konwencjonalnej w wojnach na przykład XX wieku również zginęły miliony cywili. Grazie, onorevole Coppa, 1:30. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά σε μια εποχή όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα αποτελούν μέρος της αμυντικής υποδομής κάθε κράτους. Είναι λοιπόν